PiSie, że Jarosław Kaczyński startował z Kielc, bo się boi Tuska w Warszawie. Ja bardzo się boi, ojejej! Co pan żartuje? Tuska! Koleś! A wy synki skąd jesteście? My jesteśmy z Gońca. A Goniec, no co to jest? To są polskie media. Płaci karę kierowcom. A za co? Ale to dlaczego z Kielca, nie z Warszawy? Siadaj. Nie wiemy, dlaczego z Kielc jest z Warszawy. Okazuje się, że no bardzo dużo tutaj przyjechało tych mieszkańców Kielc w autokarach. Dzień dobry. Mówią tutaj ludzie, że Kaczyński startuje z Kielc, bo się boi Tuska. Proszę bardzo, ja nie... Czy Kaczyński naprawdę się boi Tuska? Chyba pan się boisz. To dlaczego z Kielc startuje? Co? Dlaczego? A są Kielce to są nie Warszawa? Lepsze od Warszawy. Dlaczego? No, a dlaczego? A dlaczego? No bo Kaczyński mieszka w Warszawie. No to co? On będzie tam w Warszawie mieszkał i Kielcami się zajmował? No a co to? No, trzeba czasami Kielcami się zająć. No tak. No nie tylko Warszawą. Ale to dlaczego ktoś z Kielec ma nie zajmować się z Kielcami? Mało jest, ty z Kielc też mamy ludzi takich zdatnych i dobitnych, które mogą startować. No bo właśnie niektórzy takie plotki się, okrutnicy, mówią, że... No właśnie mówią, że on tutaj stąd startuje, bo się Tuska boi. Chodź, kto się boi? No Kaczyński. Jada. Wypowiedzieć. Jestem dumna z Jarosława. Niech rządzi, dopóki żyje. Modlę się, żeby był tylko zdrowy. No właśnie, on na 75 lat i na emeryturę. Wiem, ale no niestety, musimy się jakoś po prostu zebrać i żeby Polska była Polską, a nie tylko, że jesteśmy w Unii. Unia swoją drogą, a my Polacy jesteśmy i wiadomo, że musimy być w swoim kraju. No ale Jarosław Kaczyński tych pieniędzy z Unii no nie zdobył dla nas jeszcze. No nie mógł, bo... Jeśli jesteśmy podzieleni i społeczeństwo i wiadomo, wiecie państwo, że tak długo jesteśmy podzieleni, no to opozycja zamiast za nami to jest za Unią. Ale to przecież Zbigniew Ziobro głosował przeciw KPO w 2000. Nie powiedziałabym tak, że co głosował, to głosował, ale wszystkie sprawy, które się toczą, to zawdzięczamy totalnej opozycji. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.